Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest polityczka, kobieta samorządu, dyrektorka, koordynatorka w Ratuszu Warszawskim, ja powiem może do, do, do sprawczego, dyrektorka, koordynatorka do spraw przedsiębiorczości i dialogu społecznego, Karolina Zdrodowska. Dzień dobry Karolina, witaj. Cześć Dorota, witam cię serdecznie. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie tutaj. Jesteś szalenie zajętą osobą, zarząd gigantycznego miasta, wielkiej stolicy europejskiej, państwa Unii, Unii Europejskiej. To jest potężna praca, wiele wyzwań. Ty jesteś z zawodu, pierwszego zawodu, może powinnam powiedzieć, architektką. Jak to jest tak od początku? Jesteś półtora roku ponad w bratuszu wejść w taki ogromną rolę, zmieniając swoje życie o 180 stopni z bycia architektką. Y tak naprawdę, bycie architektką to już jest mój drugi zawód, bo ja najpierw jeszcze byłam e, nauczycielką języka angielskiego, kwalifikowaną, bo robiłam e, e, dwa, dwa studia. E, natomiast, rzeczywiście, no, później, taki ten główny przełom to było przejście z architektury do samorządu. Troszeczkę już byłam do tego przygotowana, bo byłam radną na mhm. Ursynowie przez jakiś czas, no, ale skala jest nie do porównania wobec tego, mhm. czym zajmuję się teraz. No, to było ogromne wyzwanie, ogromna y, zmiana, sporo obaw, ale też tak, jak patrzę po tym ponad roku, no to myślę, że, że naprawdę było warto, to jest bardzo, bardzo y, ciekawe zajęcie. Jesteś jedną z bliższych współpracownic um, prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Tak jak powiedziałaś, zaczynałaś w lokalnym samorządzie warszawskim na Ursynowie. A skąd u Ciebie w ogóle pomysł, Karolina, żeby pójść w politykę? Ja to wiem, ale Państwo nie, ja uważam, że to jest interesujące. I żeby zająć się działalnością społeczną i działalnością polityczną, mimo tego, że jak powiedziałaś wcześniej, na początku studiowałaś, e, chciałaś uczyć angielskiego, po czym byłaś architektką. Skąd pomysł i jak to się stało? To były takie trochę dwie ścieżki, dlatego że ja zawsze gdzieś y, w działalność społeczną byłam zaangażowana. Jakoś tam część tego zawsze swojego prywatnego czasu na to poświęcałam. To były zwykle jakieś y, y, albo akcje charytatywne, albo mhm. jakieś takie małe akcje lokalne, nie wiem, walka o to, żeby droga była jednokierunkowa, dwukierunkowa, na przykład. <noise> y, a drugą sprawą było to, że ja y, y, postanowiłam pójść na Torwar, kiedy mhm. zakładana była nowoczesna, wtedy mhm. jeszcze stowarzyszenie, a postanowiłam pójść na ten torwar, dlatego że miałam takie poczucie, że nie mam na kogo głosować, mhm. a byłam tak wychowana z domu. U mnie zawsze w domu, jakby myśmy byli bardzo świadomi tego, co się politycznie dzieje w kraju. No i byłam tak właśnie zawsze nastawiona, że nie ma takiej opcji, żebym ja nie głosowała. Mhm. Więc jak stwierdziłam, że nie mam na kogo, no to muszę spróbować coś z tym zrobić w takim razie, a że I miałam... poszukiwałaś. Poszukiwałam. Akurat się okazało, że y, Ryszard Petru, który też wydawał mi się bardzo y, y, takim interesującym y, ekspertem, y, jeżeli chodzi o, o kwestie gospodarcze, usłyszałam, że, że on coś robi, to pomyślałam, że pójdę. Y -y. I tak się zaczęła ta ścieżka polityczna, y -y. a później te kwestie społeczne z tą polityką mi się połączyły właśnie na Ursynowie, kiedy żeśmy w ramach Nowoczesnej realizowali y -y. różne te społeczne akcje. A co dalej? Czy chcesz być prezydentką Polski? Nie. <laughs> Takie pytanie trochę wiem z, z grubej rury, ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, czyli ta działalność taka droga jednokierunkowa, później później Ursynów, teraz ratusz Warszawski poważnie pytam. Czy masz jakiś taki plan, albo marzenie, albo jakiś cel, do którego dążysz? Ja wiem, że jako polityczka pewnie go nie zdradzisz, ale jakoś tak nawet w sposób ogólny czy jest jakaś taka droga, o której którą masz wyznaczoną? I o której marzysz politycznie? Wiesz co, to miejsce, w którym ja się teraz znalazłam, to nigdy jakby nie był mój plan. Mhm. I ja idąc na Torwar, y, czy w ogóle robiąc coś społecznie, później będąc y, radną, no przecież będąc radną ja cały czas pracowałam jako architektka mhm. i jako wykładowczyni akademicka. Więc y, nigdy nie miałam takiego celu, że teraz ratusz. Absolutnie mhm. nie. Jakby ta propozycja, to nawet nie, nie ma co ukrywać, ta propozycja dla mnie też była jakimś e, zaskoczeniem, wyzwaniem mhm. bardzo dużym, taką mhm. szansą e, i, i wyzwaniem, które no, po prostu, zresztą miałam naprawdę kilka godzin na podjęcie decyzji, czy, mhm. czy, czy, czy się tego podejmę. E, I teraz, jeżeli pytasz o plany dalsze, to jakby... Wiadomo, że naturalnym twoim pytaniem jest to, czy, czy prezydent, prezydentka no tak, tutaj, wiecie, to tak? Po, to tak powiedziałam to oczywiście to jest, z, z, z grubej rury, ale nie czy chciałabyś byś pójść w politykę krajową a, albo międzynarodową. Czy chciałabyś jakoś iść dalej w politykę? Ratusz jest wspaniałym wyzwaniem. To nie chodzi o to, żeby cię jakoś tutaj wiesz, wstawiać pod, pod, pod karabin, ale interesuje mnie to, czy, czy to jest kierunek, w którym chcesz się... Dalej rozwijasz, czy ci to, to po prostu kręci, Karolina. Polityka, w tym ratuszu tak. to ja dużo więcej mam administracji niż politykowania. To taka jest prawda. Aha. To jest jedna z Czyli prawa. to jest taka praca bardziej leadershipowa, zarządcza, tak. organizacyjna, tak? Tak, to znaczy oczywiście tam jest bardzo też dużo rzeczy można kreować i mhm. to jest wspaniałe, natomiast y, jakby no jest też po prostu bardzo dużo y, papierów mhm. y, i tego, co trzeba zrobić po prostu zgodnie, zgodnie z przepisami, y, a nie akurat y, jakieś, nie wiem, konkretnie polityczne, wiesz, y, y, jakieś ustalenia y, i dogadywania, chociaż oczywiście tego, to też jest y, konieczne, ale... Tak jak pytasz, co mnie kręci, to ostatnio rzeczywiście zaczęły mi trochę kręcić te różne kręgi europejskie. Byłam na kilku też takich bardzo fajnych zresztą spotkaniach kobiet, mm -hmm. liderek partii liberalnej. Tam były spotkania, szkolenia, naprawdę niezwykle fascynujące okay. osoby, które tam poznałam. I zaczęło troszeczkę mnie tam w tym kierunku ciągnąć. Czy to na dłużej ze mną zostanie, Jasne. zobaczymy. Natomiast też pracując w mieście, to jest tak niesamowicie duży, skomplikowany i ciekawy mechanizm. Że wiesz, co chwilę mi się też pojawiają w głowie jakieś takie rzeczy, myśląc, a może to w ogóle w to warto mm -hmm. było pójść, a może gdzieś tam tutaj jakiś jest pomysł fajny, gdzie można coś jeszcze zrobić ciekawego. Tu jest jakiś brak, więc wiesz, jakby tych pomysłów mam dużo. Yy, chyba nawet bardziej tak, yy, zresztą zawsze tak miałam, tak bardziej gdzieś, wiesz, po różnych, mm -hmm. yy, na boki, że tak powiem, niż... Rozumiem, tak. Ja wiem, że w tobie rezonuje feminizm. Jesteśmy obydwie, działałyśmy razem też na rzecz, na rzecz rozwoju feminizmu polskiego. Jesteśmy takimi, powiedziałabym, nowoczesnymi feministkami, czyli nie mamy w sobie tej agresji, o której dużo mówi moich gościń tutaj, że feminizm niestety w Polsce kojarzy się z, z, z taką działalnością dosyć agresywną i to potrafi polaryzować również środowiska feministyczne. Powiedz, jaki jest twój feminizm i co robisz na rzecz feminizmu w Warszawie czy w Polsce? No właśnie, tak, fajnie, że ten, ten wstęp taki dałaś, dlatego że no, mój femizm jest łagodny. Mm -hmm. Ja ym, często mam tak, że mimo, że zgadzam się mhm. na przykład z tym, y, absolutnie z, ze słusznością postulatów, to y, sposób ich wprowadzenia mhm. od razu widzę, że po prostu prowadzi do, tak. do absolutnej katastrofy, mhm. i to mnie po prostu boli, dlatego że mam takie poczucie, że jakby no, musimy po prostu wybrać dobrą ścieżkę dojścia do tego, co mhm. wiadomo, że musimy, musimy osiągnąć. Ale tak na przykład w ogóle rozmawiając o, y, o tym, czy. Architekt czy architektka. Akurat dla mnie to jest gigantyczne wyzwanie, bo po prostu. Jesteś dyrektorką, koordynatorką i architektką. I to część osób, tak. które jest przeciwna feminatywom, powie, że jest nie do wypowiedzenia. Dla mnie jest do wypowiedzenia i jest normalne, ale jestem zwolennikiem. Dla mnie też jest Co ty na to. Jak cię tak przedstawiają. Ale ludzie? wiesz, że mimo, że ja też jestem y, zwolenniczką feminatywów, to ja też się musiałam do tego przyzwyczaić. I jak sobie myślę, że ktoś w dodatku jest przeciwnikiem, no to tak. Tak, w ratuszu my mamy. Ale przedstawiasz się. Tak, ja zwróciłam uwagę na to, przygotowując do tej rozmowy. Weszłam na stronę ratusza i ty jesteś przedstawiona jako dyrektorka, koordynatorka. Ale nie wszystkie kobiety pełniące tę funkcję są tak przedstawione. Zatem rozumiem, że część z pań dyrektorek e, lubi feminatywy i ich używa, a część nie. Tu jeszcze trzeba by było sprawdzić, czy to nie przypadkiem nie jest też y, rzecz przypadku, ale na tej <laughs> stronie. Ale y, rzeczywiście jest tak, że według zresztą tego, y, tej naszej zasady y, w ratuszu. Ten, kto chce, ten używa. Ten, kto nie chce, ten nie używa. I moim zdaniem to jest dobre, Absolutely. bo nie ma co nikogo zmuszać mm -hmm. do tego, żeby zmieniał swój język, żeby szybciej się do czegoś przyzwyczajał. Mm -hmm. Im więcej z nas będzie stosowało tak. y, te końcówki, tym, tym lepiej według mnie. Tym szybciej wszyscy się do tego przyzwyczajemy, bo to no, powinno po prostu być całkowicie naturalne. Czyli... Dla mnie nienaturalne jest to, że przez tyle lat tego nie stosowaliśmy. Tak. Ale rzeczywiście, skoro dla mnie czy dla ciebie jest nawet trudne to do wymówienia, no to jakby dajmy sobie czas. Oj nie jest. Oj nie jest. Nie to jest, jest kwestia przyzwyczajenia. <grym> ale wiesz to Karolina, w latach 90., jak ktoś mówi, że ktoś jest posłanką, było dziwne, dzisiaj jest normą. To po prostu tak. jest kwestia tego, że język żyje i im bardziej będziemy używać tych feminatywów, tym bardziej one będą powszechne. I w jednych kontekstach dyrektorka wydaje nam się całkowicie, no, jak dyrektorka szkoły, całkowicie normalne, no a tak. w innych kontekstach nam się to wydaje, znaczy nam, no, nam pewnie nie, ale niektórym się to tak. wydaje y, dziwne wszystko kwestia czasu absolutnie kwestia czasu i konsekwencji ale jestem z tobą za taką ewolucyjnym podejściem a nie rewolucyjnym Karolina odpowiadasz za przedsiębiorczość odpowiadasz za dialog społeczny i za urząd pracy to są potężne obszary w, w, w ramach ratusza warszawskiego różnorodne i ogrom e, pracy. Ostatnio m, na tapecie są bulwary warszawskie. Ja bardzo chciałam o tym porozmawiać, e, bo jest to taki, takie miejsce, jestem warszawianką, w którym ja lubię spędzać czas w lecie. Jest to bardzo popularne, piękne architektonicznie zresztą miejsce. No i jest ta taka kontrowersja warszawiaków czy mieszkańców Warszawy. Na ten temat czy tam powinno odbywać się życie towarzyskie e, przy kieliszku wina czy szklanerzy piwa, czy nie? Co ty na to i jak we w ratuszu, czy ty jako dyrektorka, koordynatorka odpowiedzialna za to, jakie jest Twoje zdanie? To przede wszystkim takie, może słowo wstępu, że ja jestem właśnie odpowiedzialna w ogóle za te wszystkie kwestie alkoholowe w tym mieście. Wstania w związku z tym, nas... <laughs> słuchaj, to po prostu, jak ja przyjmowałam to stanowisko i o tym dowiedziała się moja rodzina, to, to po prostu ym, powiem szczerze, że święto lasu było. Nie chwili, no, się... Tak. Po prostu, A już proszę Państwa, jest u mnie gościni dyrektorka, koordynatorka, która odpowiada za kwestie alkoholowe w Warszawie. To brzmi wspaniale, Karol. Mój No i rad o no. wszystkich kolegów i postanowiła ich no. o tym poinformować. No ale w związku z tym właśnie bulwary. To znaczy, w ogóle też, jak przejmowałam ten obszar, to Michał Olszewski, który, który wcześniej nadzorował BRG, powiedział: A w tych alkoholach to się w ogóle nic, nie... a za bardzo się nic nie dzieje. Tam jest kolejka, wszystko idzie tam, zezwolenia, limity wydawane są po kolei. Okazało no tak, się, że wszystko... przepisy przepisy konkretne, prawda? No, niby tak, a później okazało się, że jak COVID, rynek Ech, troszeczkę tak. się zestresował, okazało się, że przepisy dopuszczają to, żeby na przykład mieć podwójne zezwolenia, wyczerpywało nam to limity, więc jedną z pierwszych moich akcji było zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ech. Więc widzisz tu, jakie jakich ja musiałam się na samym początku praktycznie rzeczy podjąć. Ja ja że widziałaś to na klatę z odwagą i zrobiłaś to, bo widziałaś tego to, potrzebę, to było. Też... Tak, to było konieczne. To znaczy, wiesz, no myśmy to zrobili przecież nie y, z chęci sprzedaży większej ilości alkoholu, tylko dlatego, że po prostu rynek miał problem i mieliśmy problem taki, że część przedsiębiorców, również naprawdę świetnych, na przykład y, sklepów z kraftowym y, piwem, czy też y, jakieś naprawdę y, winiarni, które mają też takiej y, w ogóle y, miastotwórczy element, że te mhm. miejsca na przykład będą musiały być zamknięte, dlatego że muszą oczekiwać na, na dodatkowy, dodatkowy limit, i mogą kontynuować Ja muszę zapytać, co to jest element miastotwórczy. To wspaniale brzmi. Co to jest element miastotwórczy? Dla mnie to jest to, co sprawia, że nam w tym mieście się chce żyć. To Ale znaczy fajnie. to, że to miasto jest y, takie bogate, różnorodne, y, że to, to miasto oferuje coś dla każdego. Y, I teraz wracając do tych bulwarów, mhm. o które pytałaś, bo od tego wyszłyśmy. Y, na bulwarach ta kwestia jest w ogóle bardzo skomplikowana, dlatego że nakładały się na siebie kolejne yy, decyzje, yy, które no, jakby co chwilę mieliśmy taką sytuację, że mamy zakaz w ogóle yy, spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Mhm. Rada Miasta miała taką możliwość i podjęła decyzję o tym, że bulwary i poniatówka. Są wyłączone z tego mhm. zakazu, czyli możemy tam pić. Później weszła, weszły obostrzenia covidowe, mhm. które zawiesiły działanie tak. tych dwóch uchwał, no więc znowu nie można było i w tej chwili też. I później okazało się, że jeden z podmiotów wystąpił do sądu, żeby jedną tylko z tych uchwał mhm. unieważnić. Mhm. I okazało się, że sąd przychylił się. My jako miasto postanowiliśmy wnieść odwołanie, ponieważ po pierwsze, według mnie, to jest naprawdę dla tego miasta ogromny sukces, że po latach, kiedy ta Wisła była odcięta od tak. w ogóle życia, miasto, udało tak. się ten, te bulwary... Y tak ożywić, bo to mhm. jest jedna, z, ja się z tobą zgadzam, ja też tam bywam oczywiście, tak. to jest jedna z najfajniejszych przestrzeni w tym mieście tak. latem. Tak. I to, 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 co jest fajne w tej przestrzeni, to jest to, że ona jest naprawdę dla każdego. Ona nie mhm. jest tylko dla tego, który ma, y, którego stać na Żeby drinki w knajpie. Radę. Tak, dokładnie. Tak, mhm. Bo to nie jest tanie, umówmy się, mhm. tylko to jest też miejsce dla tego, który po prostu chce sobie na przykład kupić właśnie butelkę piwa i wypić ją na schodkach patrząc tak. na rzekę. Ja nie widzę w tym problemu, to mhm. znaczy taki jest charakter tego miejsca. Mhm. Y oczywiście też pod, przed podjęciem decyzji o tym, żeby y to żeby złożyć odwołanie, mhm. myśmy też, my każdorazowo też monitorujemy sytuację w Straży Miejskiej, jak tam wygląda ilość no incydentów i to nie wygląda źle. Ale wiesz Karolina, bo abstrahując oczywiście od COVID-u, bo wiadomo, że dystans społeczny był bardzo ważny i to jest zupełnie inna sprawa i to jest oczywiste, że po prostu nie powinniśmy propagować jakichś takich zbiórek większych zgromadzeń, zgromadzeń, dokładnie. Natomiast, wiesz, ludzie mieszkają niedaleko i rozumiem, że... To jest bardzo trudna rola pogodzenia przedsiębiorców, którzy tam prowadzą swój biznes, mieszkańców, którzy chcą pójść na spacer z psem, wziąć butelkę piwa w czerwcowe popołudnie i usiąść na schodkach, jak mówisz, nawet po prostu spędzić miło czas patrząc na rzeka, i ludzi, którzy są absolutnie przeciwni i uważają, że jest tam huliganeria po prostu i że tam się odbywają rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Jak powiedziałaś, rozmawiacie ze Strażą Miejską. Jak pogodzić te interesy? Różnych stron i zapewnić też porządek. No to w końcu miasto musi mieć też porządek. Znaczy, kwestia tego, żeby tam było bezpiecznie tak. i żeby alkoholu nie spożywali nieletni, to mhm. jest jakby to jest jeden temat. Mhm. Tak? I nie trzeba wprowadzać zakazu, żeby y, przestrzegać y, przepisów. Naturalnie. Natomiast y, to jest sytuacja skomplikowana. Mhm. Jest bardzo dużo grup. Każda ma swoje racje. Mhm. I to nie jest tak, że my jakby zupełnie nie rozumiemy argumentów y, osób, którym przeszkadza to, że tam gromadzi się dużo, dużo osób. Mhm. Natomiast tam i tak działają y, knajpy, tam tak, i tak działają oczywiście. przestrzenie komercyjne, mhm. więc fakt, że można. Zarówno pójść i posiedzieć w ogródku y, gastronomicznym, ale można też pójść po prostu i posiedzieć obok tego mm -hmm. ogródka, jakby z, z moim zdaniem nie zmienia nam tutaj radykalnie sytuacji. Mm -hmm. Centrum miasta ma też swoją specyfikę, to znaczy ono ma swoje plusy i minusy. Mm -hmm. Jednym z minusów oczywiście jest to, że jest na przykład dużo więcej turystów, że jest większy hałas, tak. ale za to ma też swoje mm -hmm. plusy, więc y, jakby no, rzeczywiście niełatwo jest to pogodzić, ale ja Dodam mam też takie też. poczucie, że w całej tej dyskusji, E, najsłabiej reprezentowani są ci, którzy właśnie korzystają z tego zezwolenia, mm -hmm. Czyli e, ci zwykle młodzi ludzie, ale też ludzie w bardzo różnym wieku, mm -hmm. e, którzy e, nie są w żaden sposób zrzeszeni, zorganizowani, tak. nie po prostu tylko tam przychodzą strony Na sobie przykład studenci tak. studenci, tak? I, e, i jakby no, my, mimo że oni nie kierują do nas pis, musimy też myśleć o nich. Tak. Dobra, przecież długo rozmawiamy o alkoholu nad Wisłą, to jest e, e, takie kultowe miejsce w Warszawie, więc, więc istotne. Natomiast teraz chciałam przejść na temat może bardziej poważny, mianowicie m, nadzorujesz Urząd Pracy. W tej chwili mamy ja nie wiem ilu, może ty wiesz ilu, e, ja nazywam ich gości, gości z, z Ukrainy. Są to ludzie, którzy uciekają przed wojną i potrzebują e, nie tylko tego, żebyśmy my się nimi zaopiekowali, my jako Polacy, Warszawiacy przyjmujemy ich do swoich domów i gościmy, ale potrzebują pracy, potrzebują zachowania godności jakiegoś przetrwania tego koszmaru. Czy może powiedzieć o tym, co... Ty, jako dyrektorka, koordynatorka nadzorująca Urząd Pracy, co wy robicie w ramach, w ramach Urzędu Miasta i w ogóle co się dzieje w Warszawie? No, to jest gigantyczny temat. To znaczy, w Warszawie dzieje się bardzo dużo, i wydaje mi się, że to miasto naprawdę póki co zdaje egzamin z tego, przez co przechodzi. Przez, przez Warszawę no, przewinęła się ogromna liczba uchodźców, część z nich oczywiście wyjechała do innych krajów mhm. lub do, do innych miast, natomiast według naszych szacunków w tej chwili w mieście jest między 280 a 300 tysięcy dodatkowych mieszkańców, czyli mhm. zwiększyła nam się liczba mieszkańców o 15-17%. To jest ogromna, ogromna różnica, to jest ogromna różnica społeczna, to jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o zapewnienie wszystkich. Funkcji miasta. Miasta, prawda? Komunikacja, śmieci, takie oczywiście. po prostu Podstawowe rzeczy, opieka zdrowotna, to opieka jest zdrowotna, 280. edukacja. Tak. No i oczywiście my od samego początku zaczęliśmy działać w kierunku takim, żeby ci ludzie, głównie kobiety, Kobiety i dzieci, prawda? Kobiety i dzieci, mhm. żeby oni wszyscy po prostu finansowo stanęli na własnych nogach, czyli mhm. żeby zaczęli zarabiać, żeby byli niezależni ekonomicznie, żeby nie byli zależni od, od pomocy społecznej i od różnych pomocy, czy, czy rządowych, czy miasta. Otworzyliśmy... Czy indywidualnych mieszkańców Warszawy, Karol, nie, oczu... tak. nie oszukujmy się, Oczywiście, że my wszyscy że tak. jako osoby prywatne wspieramy. Uchodźców z Ukrainy w sposób, powiedziałabym, istotny. To to nie jest tylko finansowany przez samorząd czy, czy przez rząd. Yy, tak. Ta I to ta kwestia y, rynku pracy, powiedziałaś na początku, że to są goście. Ja też y, tak y, mówię o, y, mm. o tych migra migrantach, uchodźcach z Ukrainy. Natomiast w momencie, kiedy szukamy im pracy, y, waż czy też umożliwiamy im znalezienie pracy, bo też wiadomo, że nie każdy przejdzie przez ten miejski system, y, ale y, to jest y, ogromnym wyzwaniem jest to, że my mamy y, Słabo zdiagnozowaną sytuację, no, jakby z racji chaosu, w jakim się znajdujemy, jakby w jakim znajduje się Ukraina, mamy słabo zdiagnozowaną sytuację odnośnie ich przyszłych planów. I ciężko jest y, prowadzić doradztwo zawodowe czy mm -hmm. też szkolenia w jakimś kierunku, kiedy na przykład nie wiemy, czy osoba zostanie u nas na dwa tygodnie, miesiąc tak. czy na trzy lata. Wiesz, albo może na ja można mówić o planach, jeżeli plan byłby wrócić do domu, ale domu nie ma. Także to, no, po prostu, to jest tak, nie, tak niezwykle potworna sytuacja, że. Wiesz, z jednej strony tak, ale z drugiej strony. Y, to też bardzo mocno siedzi w głowach mhm. tych uciekiniarów, dlatego że jakby my śledzimy mediam, patrzymy na to, co się dzieje, i mamy takie poczucie, że to nie skończy się szybko. To znaczy, tak. że musimy troszeczkę ten, się przygotować na, na dłuższy maraton, a nie na tak. chwilowy zryw. Natomiast rozmawiając z tymi osobami, i też rozmawiam z takimi, którzy na przykład mieszkają u moich bliskich, oni na przykład mówią, nie, nie będę szedł po PESEL, bo ja za dwa tygodnie to już wracam na tę Ukrainę. Nie, nie będę szedł po to, bo ja to, tutaj to jestem to jest tylko takie, na chwilę. Mówiąc po angielsku wishful thinking, takie coś, że, że ci państwo chcieli... To jest reakcja obronna. Tak, otóż to. Absolutnie. Ale prawdopodobnie, no to jest okropne, ale nie będą mieli jak wrócić, bo nie będą mieli dokąd wrócić, bo za dwa tygodnie... Nikt z nas nie wie, co się stanie, Wiesz ale co, nie wiemy. To znaczy nie będzie odbudowana miejmy, Ukraina na pewno za dwa tygodnie. Miejmy nadzieję, że będą mieli dokąd wrócić. Jakby no też to, jakby ja cały czas wierzę w to, że ta, że ta Ukraina się obroni. Natomiast ciężko jest y, wtedy rozmawiać na przykład o szkoleniach. Ciężko jest mm. rozmawiać o tym, żeby włożyły trud mm. w przekwalifikowanie się zawodowe. Ale jakby wracając w ogóle do tego Urzędu Pracy, myśmy otworzyli w ogóle dodatkowy cały punkt. Wydaje mi się, że Warszawa... właśnie no to chciałam zapytać. Co konkretnie zrobiliście tak. i co na przykład Ukraińcy, Ukraińki, którzy nas słuchają, gdzie mają pójść, co mają zrobić? Kawień, taki konkret byś mogła. Marszałkowska 77. O proszę Państwa, to jest bardzo duży problem. <laughs> Marszałkowska 77 e, to jest dodatkowy punkt dedykowany tylko Ukraińcom e, w Warszawie, gdzie mogą się zarejestrować i uzyskać wszystkie potrzeby z zakresu e, pośrednictwa pracy, rynku pracy. Na szczęście mamy naprawdę uproszczone procedury, mm -hmm. e, takie, że wystarczy zgłoszenie pracodawcy, który przyjął mm -hmm. e, do pracy mm -hmm. e, osobę, która uciekła przed, e, przed wojną z Ukrainy. Ten dodatkowy punkt z dwóch względów jest otwarty. Po pierwsze, z tego względu on jest bardzo dobrze skomunikowany, ale też chodziło nam o to, żeby nie obniżyć standardu obsługi warszawiaków. Tak. Mamy dwa punkty y, Urzędu Pracy, mhm. które działają dokładnie tak, jak działały do tej pory. Ten punkt jest dodatkowy dedykowany Ukraińcom y, i Ukrainkom, i tam oczywiście tłumacze, wolontariusze, mhm. y, wszystkie informacje w języku ukraińskim. I to muszę powiedzieć na tym etapie, no jesteśmy już y, ponad miesiąc po otwarciu punktu, sprawdza się. Karolina, ale powiedziałaś 280 tysięcy. Ja rozumiem, że nie wszyscy z tych Państwa przychodzą do Urzędu Pracy, ale jest to podejrzewam, są to tysiące osób, które, które szukają pracy, jesteście mhm. w stanie taką liczbę potrzebujących, tak jak powiedziałaś, w dobrej jakości obsłużyć, nie obniżając jakości obsługi warszawiaków? To nie jest tak, że Urząd Pracy obsługuje ich wszystkich, dlatego tak. że bardzo dużo mhm. osób znajduje sobie zatrudnienie poza, urzęd poza Urzędem Pracy. Naturalnie. Zanim w ogóle tutaj mhm. trafi, może trafią kiedyś, może nie trafią, nigdy tego nie wiemy. My się staramy też wspierać osoby poszukujące pracy właśnie rejestrujące się w Urzędzie mm -hmm. Pracy, czyli tworzymy takie przestrzenie na przykład Kowarku y, y, ukraińskiego, mm -hmm. czyli tam oni mogą skorzystać z komputerów, z, zresztą jest też dużo takich przestrzeni komercyjnych. Mm -hmm. Staramy się mieć to wszystko zsieciowane razem z miastem, y, czyli miejsce, gdzie oni mogą skorzystać. Z, mają biurko, mają komputer, dostęp do internetu, do drukarki. W niektórych z tych punktów mamy punkt opieki nad dzieckiem, wiadomo. Że w Urzędzie Pracy 95% to są kobiety. Tak. Y, więc... Czyli macie tak to, co powiedziałaś, macie to w tej chwili zorganizowane? Tak, że jeżeli jakaś pani z dzieckiem z Ukrainy przyjdzie i będzie potrzebowała wysłać CV, na przykład, tak? Albo, Albo napisać CV napisać i potrzebuje CV, wsparcia. To to jest w Urzędzie Pracy Marszałkowskiej? W Nie. Urzędzie Pracy Marszałkowska 77 tam dokonuje rejestracji i wchodzi nam do naszej y, bazy, bazy. Y, miejskiej. Natomiast jeżeli ona chce na przykład, ona lub on, oczywiście, mhm. ale najczęściej ona. Jeżeli y, chce znaleźć pracę na y, po prostu zupełnie niezależnie od urzędu pracy, to też ma miejskie przestrzenie. Y, najczęściej one są przy punktach informacyjnych. Mamy taką przestrzeń na Bieranach, na Ursynowie. Zaraz będziemy mieli y, w Centrum Kreatywności Targowa, mhm. na Smolnej, też Centrum Przedsiębiorczości mhm. Smolna. I tam są miejsca, gdzie nawet bez rejestracji ona może uzyskać takie wsparcie. I w, mhm. w zależności od potrzeb, oczywiście, też tam, Wysyłamy wolontariuszy, mm. którzy mogą pomóc napisać CV, mogą podpowiedzieć, mogą coś przetłumaczyć. Natomiast my w tej chwili mamy też informację taką wynikającą z tej zgłoszeń przez pracodawców, że już prawie 7 tysięcy osób podjęło pracę od wybuchu wojny na terenie bardzo Warszawy. Dużo, dużo. To jest dużo, mm. oczywiście, że tak. I zresztą to też jest bardzo inna grupa bezrobotnych. Bo to są y, y, ci, y, ten klient Urzędu Pracy, jakiego my, myśmy do tej pory mieli w Warszawie, cie, często y, odrzucał wiele y, ofert zatrudnienia. Ach, tak? Był zarejestrowany, ja, ale odrzucał mhm. oferty zatrudnienia, z różnych powodów. Oczywiście nie zawsze, mhm. ale jednak y, można było obserwować y, taką, taką tendencję. Natomiast tutaj mamy grupę, która jest niezwykle zdeterminowana do tego, żeby. Znaleźć, tą pracę, pracę podjąć. I podjąć. Tak. A często to są kobiety niezwykle dobrze wykształcone. Tak. 65% z tych, które mamy zarejestrowane w Urzędzie Pracy, to są kobiety z wykształceniem. No tak, no to jest taki przekrój społeczny, bo ona dotyka wszystkich, prawda? Więc i lekarze, i pielęgniarki, i wszystkich, wszyscy, wszyscy absolutnie. A też prawdopodobnie ci, którzy trochę mocniej stali na własnych nogach, byli szybciej skłonni do ucieczki. To znaczy mieli możliwość, mieli samochód, tak? tak? Mieli tak. większą mobilność, to mam na myśli. Karolina, opowiadasz z ogromną pasją o tym, co robisz w ramach swojej pracy w zarządzie miasta na rzecz Ukraińców. Natomiast wiem, że dotknęła Cię osobista tragedia i bardzo trudny moment w życiu podczas tej tytanicznej pracy na rzecz pomocy uciekinierom z Ukrainy. Zmarł Ci tata. Powiedz, jak człowiek jest w stanie poradzić sobie z osobistą stratą ogromną i niebywałą momentem w pracy, bo to nie chodzi o rozwój zawodowy, tylko to chodzi o humanitarną pomoc ludziom. Jak unieść ten ogrom, poradzić sobie? Jak to przeżyłaś? Wiesz co, mm, rzeczywiście yy, mój tata zmarł yy, yy, chyba... Około dwa tygodnie po wybuchu wojny. Mhm. Więc rzeczywiście to był taki czas, kiedy miasto po prostu my wszyscy pracowaliśmy non stop praktycznie mhm. w dużym stresie i z takim, no, z takim poczuciem, że, że po prostu no, absolutnie to nie jest czas na to, żeby jakoś gdzieś tam odpoczywać albo zajmować się swoimi sprawami. Mhm. No ale jak się dzieje coś takiego, to też nie ma trochę wyboru. To znaczy. No to, nie ma możliwości, żeby nie skupić się jednak oczywiście. na tym, co się stało. Poza tym jeszcze jest przecież rodzina, moja mhm. mama, e, którymi też trzeba się zająć, i, i, i własne emocje, ale muszę ci powiedzieć tak, e, że, że taką rzeczą, jakby jak się dzieją takie rzeczy, to często jest jakiś żal do losu, mhm. że coś się stało. E, mój tata długo chorował, prawdzie jego śmierć rzeczywiście była nagła, ale, ale tata od ponad 10 lat chorował, więc. To też nie było tak, że to było mhm. całkiem niespodziewane. Ale miałam przez pierwsze dni żal do losu, że to się stało teraz. Mhm. Miałam takie poczucie, że nie mam takiej przestrzeni na to, żeby sobie z tym jakoś. żeby mieć czas. Po prostu. Żeby że mieć czas. czas na opłakanie taty, a nie miałeś takiego żalu, że może nie spędziłaś z nim wystarczająco czasu. Wiesz, ja miałam taki żal i dalej mam do siebie. Ale to on bardziej wynikał nie z tych ostatnich dwóch tygodni, bo, bo nawet mieliśmy, mieliśmy kontakt, Ym, tylko z tego, że wiesz, te relacje z moim tatą też nigdy nie były łatwe. To mhm. znaczy, moje relacje z nim były dobre, natomiast cała historia rodziny była troszkę skomplikowana. Mhm. Jakby tata nie zawsze było łatwo z tatą żyć, mhm. ale, ale jednocześnie tata to nie jest po prostu absolutnie najbliższa osoba. Mhm zresztą tata zawsze ogromnie mnie wspierał we wszystkim, co robię. Mhm. I to powiem szczerze, że nawet czy w dobrą stronę, czy w złą, to on zawsze był zadowolony. Mhm. Jakby on po prostu był takim, takim fanem i to też straszne taki, to, to mam też taki ból w sercu, że już tak nikt na mnie nie popatrzy, jak tata mhm. zawsze patrzył, jak na takie swoje małe dziecko, które zawsze wszystko mhm. fajnie robi. I, I właśnie tak wracając do, te, do tej sytuacji, rzeczywiście... Um, to, że, że chyba każdy ma poczucie, jak odchodzi bliska osoba, że mógł spędzać więcej czasu. Tak. I ja to, to, to poczucie też tak. miałam. Natomiast może akurat nie w kontekście tej, tej sytuacji, bo, hmm. bo, bo, bo nie było tak, że nie mieliśmy kontaktu. Natomiast rzeczywiście ten pierwszy tydzień był bardzo trudny. To, że mogłam. Yy, 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 to, że miałam. Yy, Część tego czasu dla siebie, to też oczywiście dzięki temu, że naprawdę ze wspaniałymi ludźmi współpracuję. Mm -hmm. I to są ludzie, którzy jak tylko usłyszeli, i to nawet często nie najbliżsi współpracownicy, mm -hmm. tylko jak tylko usłyszeli, że coś takiego się stało, to jakby z ogromnym zrozumieniem, dlatego że, no tak, że ten tak. czas jest trudny mm -hmm. y dla mnie. I mam takie poczucie, że jakby nic nie że oni po prostu przejęli część mhm. obowiązków w tamtym czasie na siebie i za to jestem im też strasznie, strasznie wdzięczna. I ci dziękuję, że, że, że mówisz o tym, dlatego że każdego z nas to spotyka. Po prostu rodzice odchodzą, ale czasami jest to taki moment szybciej niż, niż my. Taki moment upiornie trudny w, w, w życiu. Zawsze jest to moment upiornie trudny, ale to był moment, moment szczególny. Karolina, ja bym chciała zapytać o twoje życie osobiste. Czy to jest. Tak, kontynuując wątek może rodzinny, osiągnęłaś spektakularny sukces zawodowy. Jesteś w zarządzie Warszawy, dużego, dużej stolicy istotnego państwa europejskiego. Czy nie uważasz, że coś przegapiłaś może, jeżeli chodzi o twoje życie osobiste? Czy że może jest to tak, że kariera zawodowa kobiety jest zawsze, zawsze można powiedziane, ale jest kosztem, że masz tę wagę i te szale muszą jakoś się równoważyć? Czasami to się nie da tego zrobić. Wiesz, co nie? Nie mam takiego poczucia. To znaczy, ja w ogóle uważam, że jeszcze mnóstwo rzeczy jest przede mną. No to oczywiście, natomiast w tej chwili <laughs> jest. Nie zawodowo tutaj i wiecach. prywatnie. Natomiast też ja mam dosyć taki dobrze, wydaje mi się, wypracowany samej ze sobą Work-Life Balance. Mhm. I to jest tak, że jak tylko go zaburzam, to od razu. Coś czuję, że idzie źle, jakby wiem, że muszę wtedy wrócić na swoją ścieżkę, wrócić do swoich mm -hmm. tam jakichś po prostu, do swojego czasu. Mm -hmm. y więc ja nie mam takiego poczucia, żebym ja kosztem rozwoju jakiegoś zawodowego odpuściła inne, inne rzeczy, na przykład jakieś tematy prywatne. Nie. Ale fajnie mówisz o tym, że masz taką, taką, że zapala ci się jakaś lampka i wtedy idziesz na dobrą ścieżkę. Ale jak to robisz? Po prostu mówisz sobie, dobra, pracuję za dużo. No w tej chwili pracujesz na pewno bardzo dużo, mówiliśmy o tym wątku upiarnej wojny w Ukrainie i, i, i uchodźców, którzy napływają do Warszawy, ale co, mówisz? Dobra, pracuję za dużo, albo jestem zmęczona. Jak to robisz? Albo zapisuję się na Pilates, nie wiem, cokolwiek. Opowiedz, jak to wygląda u Ciebie ten moment, kiedy mówisz: Dobra, zatraciłam się w pracy, muszę się odgruzować? Mnie zaczyna, znaczy przestaje mnie cieszyć to, co robię. Mhm. Zaczynam się frustrować yy, i zwykle yy, i jestem mniej wydajna pracy mm -hmm. po prostu. I mam y, wtedy, y, zwykle przychodzi taki moment refleksji, kiedy ja sobie myślę, no tak, a kiedy ostatnio biegałaś, a kiedy ostatnio to, a kiedy tamto, przecież rzeczy, które sobie postanowiłaś, że mm -hmm. będziesz robić dla siebie mm -hmm. i wiesz też, że ci służą, kiedy robisz je regularnie, tak, nie wiem, to, żeby raz w tygodniu pójść do y, teatru, kina albo mm -hmm. na wystawę, tak, I, ym, i ja za każdym razem po prostu wiem właśnie, że mi spada ta wydajność i że trzeba wrócić do swojego systemu. Wiesz, ja taka w ogóle jestem taka trochę poukładana i zadaniowa. Zadaniowa, ja Zatkanie to nawet nie słyszę. Zadaniowiec, zeszycik, teatr, kino. Ja to Dokładnie. rozumiem, bo ja mam podobnie. Ja to wiem. nawet do tego teatru chodzę, że raz w tygodniu. To jest... No to takie, no... Taka samodyscyplina to jest też tak. w ramach fajności. No bo miło jest pójść do teatru czy na wystawę, ale czasami człowiek po prostu, jak nie zaplanuje, to się nie zrobi. Tak, ale zamiast, masz wiesz, zeszycik, jesteś aż tak... Nie, nie, to nie. Nie, nie, mam nie przesadzajmy. przesadzajmy. <laughs> nie, nie przesadzajmy, ale wiesz, w ogóle jestem ścisłym umysłem. Jakby mhm. też z racji tego, że ja jestem po tak. No po, architektko, po, architektko, tak. Jesteś po jakby za każdym razem miałam takie dosyć mocno uporządkowane mhm. różne y, sfery y, swojego życia, no więc dlaczego nie ta? znaczy ta tak samo? To mhm. Odpoczynek też musi być zaplanowany. Znaczy, nie, bo teraz brzmi, jakbym w ogóle była kompletnie niespontaniczną osobą. No, chyba nie jest tak do końca, ale rzeczywiście, no jakby mój organizm, moja wydajność daje mi sygnał, że muszę wrócić do swojego cyklu. W piękną rzecz powiedziała u mnie moja gościni Anna Jurga. Ona powiedziała, jak często zadajemy sobie pytanie, jak się czujesz sam sobie. Ja naprawdę dałam to do myślenia, że warto jest zapytać samego siebie, jak się czujesz. I w momencie, kiedy powiesz, czuję to, co ty powiedziałaś że już nie mam satysfakcji z tego, co robię, to jest ten moment, kiedy trzeba pójść pobiegać do teatru z przyjaciółmi, zrobić coś dla siebie, żeby znowu poczuć się dobrze. Ale, widzisz, to jest fajne, co ona powiedziała, że trzeba sobie w ogóle jakby w porę zadawać to pytanie. Tak. Bo ja to mam Samą tak, osobę. że jak ja już mam zjazd, za późno. Tak, jak ja już mam zjazd, to ja wtedy reaguję. tak, mhm. A gdybym miała taką umiejętność pewnie wypracowaną zadawania sobie tego pytania w porę, no to jakby nie miałabym tych... Mhm. Wspomniałaś o spontaniczności. Ja wiem, że jesteś osobą y, niezwykle kreatywną, natomiast pracujesz w pewnego rodzaju machinie. Jesteś, no to jest upiorne słowo w Polsce, ale jesteś urzędniczką. To jest straszne słowo, proszę państwa. I tak się kojarzy z takimi latami 80., taka pani w brzydkiej garsonce. No, no to jest ten on... stereotyp. <laughs> jest, jest okropny. Ale jednak j, j, jesteś w trybach tego. Y, 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 uwarunkowań prawnych, uwarunkowań przyzwyczajeniowych, jak działasz jako urzędniczka będąc kwintesencją nieurzędniczki. To jest myślę takie jesteś antytezą trochę urzędniczki, a pracujesz na bardzo wysokim stanowisku jednak w, w urzędzie. No, to był szok. To znaczy, z jednej strony, oczywiście, ten stereotyp jest przesadzony, to, to, to jest oczywiście. bez dwóch zdań. Natomiast yy, zetknięcie się z, z tą ilością procedur, uzgodnień, z całą gigantyczną ścieżką, przez którą musi, musi przejść każda najmniejsza sprawa, ilość podpisów pod każdym, yy, każdą najmniejszą zmianą, to on uczy pokory. Mhm. Naprawdę. To nie jest tak, że przychodzi się jednego dnia z super pomysłem, i następnego dnia wdraża, można go realizować tak. i wdrażać. To, to rzeczywiście jest y, inny zupełnie y, system mhm. działania. Y, natomiast, y, wracając właśnie do tego, y, do tego stereotypu urzędnika, mhm. ja naprawdę tutaj spotkałam bardzo, bardzo dużo y, osób na różnych szczeblach, które mają mega otwartą głowę, super pomysły. I tylko jakby trzeba znaleźć taką jakąś grupę mm -hmm. najpierw wokół nich, e, chęci realizacji. Mm -hmm. e, I naprawdę bardzo fajne rzeczy w tym mieście się dzieją. Zresztą, naprawdę ja jestem pod wrażeniem, teraz trochę przy cukrze z tym współpracownikiem, <grym> lecz pod leć. wrażeniem e, tego, jak e, wszechstronne i bardzo kompetentne osoby pracują w tym mieście. Czy jestem pod wrażeniem tego, jak się rozwija Warszawa. Jestem warszawianką, to jest moje miasto, ja kocham to miasto, ja absolutnie miłością miasto. wielką i prawdziwą. Pochodzę z Powiśla, mieszkam na Mokotowie, tak trochę prywata i uważam, że Warszawa się rozwija w sposób fenomenalny. I pod każdym względem. Natomiast ja będę zdecydować element miasto twórczy. Jest dużo tych elementów, cytuję Cię, bo to mi się podoba bardzo. Jest dużo tych elementów miastotwórczych. Warszawa jest miastem właściwie bez centrum. Już trudno powiedzieć, że w Warszawie, nie wiem, czy to jest Kolumna Zygmunta, czy to jest Pałac Kultury, czy to są bulwary, gdzie jest to centrum. Zależy dla kogo. A, no właśnie. No dobra, ale co Wy robicie jeszcze, żeby jest wiosna, zaczynają kwitnąć kwiatki, za chwilę wyjdziemy do tego miasta. Czy w ratuszu jest na Waszym na waszej agendzie to, żeby było więcej takich miejsc właśnie, gdzie my, Warszawiacy czy mieszkańcy Warszawy, możemy żyć w mieście? I, i co to jest? Więc to mi się wydaje, że to miasto dlatego, tak jak mówisz, że ono się dobrze rozwija, że właśnie wydaje mi się, że te osoby, które podejmują różne decyzje, powiedzmy, czy które przejawiają kreatywność po prostu w tym mieście, w zarządzaniu tym miastem. Absolutnie doceniają to, że to ma być miejsce właśnie dobre do życia, ale też miejsce, gdzie są, które oferuje mieszkańcom, miejsce spotkań, miejsce, gdzie mogą się zawiązywać różne przestrzenie mhm. nowe, społeczne, mhm. sąsiedzkie, niesąsiedzkie, dla studentów. Jakby mamy coraz więcej takich, takich miejsc i to nie tylko w samej Warszawie, w, w samym centrum Warszawy, ale w ogóle też mocno stawiamy na to, żeby takie przestrzenie się pojawiały lokalnie, w we wszystkich dzielnicach. Y -y -y. I mam takie poczucie, że mieszkańcy oczywiście. Y Cały czas jakby ja obserwując to z poziomu ursynowa, miałam takie poczucie, że na przykład z niektórych przestrzeni, z niektórych programów, z niektórych jakichś środków korzystają na przykład ciągle te same osoby. tak Więc mm -hmm. może jest bardziej problem troszkę, mm -hmm. tak troszkę myślę i o seniorach i o młodzieży, że może troszkę jest problem z poszerzaniem tej grupy odbiorców, natomiast przestrzenie. Wydaje mi się, że, że naprawdę w tym mieście są bardzo fajne do działania. A może ja jeszcze w ogóle powiem o jednej takiej rzeczy, bo tak jak mówiłaś, ja też odpowiadam za ten dialog społeczny mm -hmm. i w tym są konsultacje społeczne, budżet obywatelski. Ale to na jest przykład... wspaniałe, budżet obywatelski zawsze głosuje i uważam, że to jest w ogóle wspaniałe. Ja też uważam, że jest wspaniałe i to jest też taka forma wciągania mieszkańców w tak. to, żeby oni to tworzyli tak. sami, żeby myśleli sami. I potem jest skwerek sami. i człowiek jest zachwycony, że ten skwerek to mój. Tak. tak poniekąd, jako tak. mieszkanki było ja wymyślić. Tak tak, 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 tak. Tak. Natomiast też na przykład mamy coś takiego, jak inicjatywa sąsiedzka. Można mhm. się w trzy osoby zebrać i wymyślić coś, dostać na to środki od miasta do dwóch tysięcy złotych. I na przykład, jeżeli chcesz zrobić piknik na trawie, albo jeżeli chcesz odmalować ławkę, albo jeżeli chcesz posadzić gdzieś kwiatki, to inicjatywa sąsiedzka służy temu i ona jest, wiesz, finansowana przez miasto, żebyś ty. Tę, yy, tę społeczność w swoim najbliższym otoczeniu mogła zawiązywać. Ale to, co mówisz, jest wspaniałe, tylko Karolina. Pytanie teraz szczere. Czy biurokracja, żeby zawnioskować o te kwiatki za dwa morduje tę inicjatywę? Wiesz, bo czasami to jest tak, że oni śmiela naszą działalność społeczną to, że trzeba zrobić 78 formularzy, które trzeba skonsultować z 15 prawnikami i innymi finansistami. Człowiek mówi, dobra, machnę ręką, nie będę tych kwiatków Nie, wsadzić. to jest mhm. bardzo proste i w ogóle zespół, który za to odpowiada, też jest niezwykle pomocny. Ja myślę, że tutaj znowu jest problem z tym, żeby... Informować o tym tak. e, mieszkańców. Natomiast sama procedura na pewno nikogo nie wystraszy. Dobra, z sąsiadami w takim razie będę wnioskować o kwiatki, przysięgam Państwa, zrobię Albo to. Albo zrobimy piknik. Albo piknik <noise> zrobimy, dobra, zrobimy piknik e, i będę wnioskować, muszę wejść na stronę miasta i gdzieś zobaczyć, gdzie to się robi. E, Karolina, e, jeżeli młodzież, bo nas słucha, e, tego podcastu słucha dużo młodych kobiet, e, chciałaby pracować w ratuszu, chciałaby pracować dla miasta. Co ma zrobić taki młody człowiek, albo jeszcze na studiach w Warszawie, albo po studiach, żeby aplikować i dostać się do pracy do ratusza warszawskiego? I to trzeba przeglądać y, oferty, jakie. Czyli ogłoszenia na, stronę, na o, ogłoszenia na stronach. Oczywiście ogłoszenia na stronach. No, jakby... <noise> Nie wiem, Dorota, jak inaczej odpowiedzieć na twoje pytanie. Nie, ale macie na przykład staże jakieś, wiesz, jakieś Oczywiście, programy dla studentów konkretnych kierunków, albo jakieś programy rozwoju na przykład młodych kobiet albo mężczyzn. Wiesz, jakieś takie specjalne... Są też szafety stażowe. Mhm. Może jeszcze jedna też ciekawa rzecz, o której ja powiem z zakresu rozwoju gospodarczego, mhm. y to są programy akceleracyjne dla młodych firm. O, y staje. Warszawa prowadzi naprawdę fajny y program, który się nazywa Warsaw Booster i to jest, mamy bardzo dużo zgłoszeń od, od startupów, wręcz staramy się gdzieś wynajdywać takie, które są na początku takiego swojej mm -hmm. ścieżki rozwojowej, a nie już jakoś zaawansowani, dlatego, że oni na, w takim programie dostają mentoring od, od firm, które są na rynku. Mm -hmm. Naprawdę mamy świetną tę kadrę, która, która nas wspiera w tym całym procesie. Zresztą też, wiesz, sieć przedsiębiorczych kobiet tak, tak. w Digital union University, to mówisz, no po prostu ja sobie też oczywiście, wiesz, widziałam twoje gościnie tak. wcześniej, więc wszystkie jakby, moje ulubione, tak, wspaniałe, my też inspirujące współpracujemy, kobiety, Tak, dokładnie, dokładnie. One też bardzo nas tutaj w tych programach akceleracyjnych wspierają. Yy, I to jest też, myślę, coś, yy, o czym warto by było, bo nie jest to oczywiste, że miasto wspiera startupy. Tak. Tak? Miasto wspiera innowacyjność, przyciąganie talentów. Zależy nam na tym, żeby w tym mieście zostali ludzie, którzy będą to miasto potem stworzyć w sposób, tak. tworzyć w sposób kreatywny. Przecież to nie urzędnicy wymyślają to miasto, tak? my tak. tylko pomagamy tym zarządzić tak, i zorganizować. I zorganizować. Gdzieś dostrzegamy nowe potrzeby, które się, na które się staramy odpowiedzieć. Natomiast jakby tworzenie tego miasta jest w rękach mieszkańców. Bardzo pięknie to powiedziałaś. Ostatnie mam pytanie dotyczące studentów. Wydaje mi się, oczywiście to nie jest potwierdzone statystycznie, ale z obserwacji własnych i mojego środowiska, że bardzo dużo młodzieży wyjeżdża z Warszawy na studia. Czy mamy też dużo młodzieży, która przyjeżdża do Warszawy na studia? Tak, my jesteśmy największym ośrodkiem, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe mhm. i ogromna część później z tych studentów w Warszawie zostaje, no bo Warszawa po prostu jest świetnym miastem do życia. Ja już nie będę mówić o tym, co my mamy, ale naprawdę no tu się po prostu bardzo dobrze żyje, więc absolutnie, jeżeli chodzi o te ośrodki akademickie, to... czy nie widzisz takiego odpływu młodzieży i studentów z Warszawy? Wiesz co? Nie. Staramy się oczywiście zatrzymać jak najwięcej. Tak. Część zawsze wyjedzie. Mhm. I jakby nie mamy też na to do końca wpływu. Staramy się zatrzymywać tych, którzy na przykład, wiesz, mamy rozpoznane obszary, my to nazwaliśmy obszary doskonałości gospodarczej. Czyli takie kierunki, w których chcielibyśmy, w których nam się wydaje, że Warszawa ma może być liderem za kilkadziesiąt lat. Mhm. No a jeżeli ma być liderem, no to musimy w to inwestować. Tak. Musimy zatrzymywać tych młodych ludzi, tych studentów. Musimy im jednocześnie coś, coś oferować. Mhm. Więc wiesz, to jest oczywiście organizm żywy i to jest Odpowiedź na Twoje pytanie wiesz, no nie jest łatwa. Zawsze część, część z nich wyjedzie, ale tak jak mówię, jakby jeżeli chodzi o przyciąganie studentów do Warszawy, to wydaje mi się, że mamy naprawdę w tym ogromne sukcesy. I też studentów międzynarodowych. Ja mhm. zresztą uczę na jednej z uczelni, która Właśnie. uczy studentów międzynarodowych. I rzeczywiście przyjrzają do nas ludzie z całego świata. No i to jest wspaniałe. I proszę Państwa, to jest cudowna klamra tej rozmowy: mianowicie, że. Nasze miasto zależy od nas, a ratusz jest po to, żeby pomógł nam nim zarządzić i trochę pomógł się zorganizować. Ja bardzo dziękuję. Karol. I jeszcze I... walczyć o miejsca, gdzie można pić alkohol. <laughs> I proszę Państwa, ja uważam, że to jest najpiękniejsza puenta przed latem i walczyć o miejsca, w których możemy. Wypić piwo na schodkach, o których nawet powstały piosenki. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Karolina Zdrodowska, członkini Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, dyrektorka, koordynatorka do spraw przedsiębiorczości i dialogu społecznego była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, Karolina. Dziękuję, Dorota. Bardzo się dziękuję. Do zobaczenia w każdą środę na stronie głównej na temat w kolejnych odcinkach Halo haler. Dziękuję, do widzenia.